Elektryk MTB, etap Polkowice. Co tutaj się działo na początku, no to absolutne wariactwo. Chyba każdy zobaczył mój objazd na kanale i zobaczył, że tu na początku trzeba ostro do pieca dołożyć. 500 metrów i wpadamy w zakręt. Duża kompresja zawodników. Zobaczcie, tutaj jedziemy szosą trochę. To jest te pierwsze 500 metrów. Dosyć szeroko jest. Ludzie tutaj ostro doładowali. I zacznie się taka duża kompresja robić tutaj, na tym zakręcie. Ja tu stwierdziłem, że no, już jest, w sumie odjechali mi dosyć mocno. Także tutaj uważam, żeby się trochę nie wpaść na plecy innym zawodnikom, no bo wpadniesz, tylko krzywdę sobie zrobisz, rower rozwalisz i tyle będzie warte to wszystko. Także wjeżdżamy tutaj, widzicie jaka jest duża kompresja? Tutaj zawodnicy będą starać się siebie mijać, żeby jak zająć jak najlepszą pozycję. Na samym początku jest to mega ważne, bo tu jeszcze tutaj to jeszcze jest szeroko, bo za chwilę będzie bardzo wąziutko, będzie singiel i tam nie za bardzo będzie jak wymijać się. Co tutaj się dzieje? W tej sytuacji zawodnicy zaczynają jakby, no jednak chcą walczyć o te pozycje, widzicie? Ta kompresja tak powoduje, że tam spadają ludzie te łańcuchy, jeden się zatrzymuje, wpadają na siebie, no i to są właśnie te straty, dlatego ludzie na początku chcą jak najlepszą pozycję zająć, tak? Jedziemy dalej. Trasa 350 metrów przewyższenia, jedno okrążenie, 24 km. Trasa szybka, płynna. Dużo tutaj zależało na tej trasie, żeby jechać płynnie, nie wytracać tej prędkości, dobrze redukować biegi i co było najważniejsze, wchodzić dobrze w zakręty, bo to dawało bardzo dużo. Bardzo dużo czasu, tak? Tutaj za chwilę zobaczycie, jest taki mini podjazd, mówiłem o nim na objeździe trasy. Generalnie tutaj powinno się go na stojąco wystrzelać, ale zobaczcie, jak tutaj było, trochę tak się zakorkowało, to co z tego, nawet jakbym stanął na te pedały, no to i tak za chwilę musiałbym się tutaj trochę zatrzymać, więc na siedząco sobie tutaj na lajcie wyjeżdżam dużą kadencją, wkładam te 500 watów tutaj, wrzucam. Staram się minąć jak to jak najwięcej zawodników. Widzicie, tutaj teraz po tym podjeździe to już jest normalnie singiel, nie? To jest na jeden rower miejsce i nie za bardzo idzie się teraz tutaj powyprzedzać. Szczególnie, że to jest takie, tutaj ten teren jest tak trochę nachylony. Ciężko jest tutaj, żeby jakimiś krzakami tutaj przelecieć obok innych zawodników. Tutaj widzicie, teraz, ja muszę followować tego zawodnika przez jakiś tam dłuższy czas, nie mogę za bardzo nadrobić żadnego czasu, on też tak widzę, że nie pedałuje jadąc tego na tym singlu, też pewnie go zwalnia ten zawodnik z przodu, co nie, no i tak się bujacie z tymi ludźmi przez jakiś tam czas, aż będzie jakieś rozszerzenie ścieżki, tak, no i to są te sekundy, które wy tracicie, jeśli wy się ścigacie tak na poważnie, chcecie tam zająć te powiedzmy przynajmniej top 10 miejsce, no to powoduje to, że ta czołówka właśnie wam ucieka, tak? No a wy musicie gonić później, tak? No i tutaj sytuacja na początku samym, ja widzę, że to jest single track, sięgam po bidon i niespodziewanie ktoś mi tutaj w kierownicę uderza. Zawodnik mnie zahaczył kierownicą, nie powiedział, że będzie mnie wyprzedzał. No i żeśmy się wywalili oboje, nic się grubszego nie stało. Nie mam nic przeciwko temu, że on mnie tam, że się wywaliliśmy razem, jakby taki jest ten sport i pewnie nie każdy z was miał taką sytuację, że kiedyś ktoś na kogoś wpadł i no i przecież on tego nie robi specjalnie, co nie? Jakby chce się uniknąć tych wszystkich jakby wypadków czy itp., to lepiej nie startować na zawodach, pojechać sobie na osiedlu wokół komina, pojeździć, a nie na zawody przychodzić, nie? No taki jest sport, to jest mocny zawodnik, widzicie, teraz mnie tutaj wyprzedził ten zawodnik, on później ze mną na mega praktycznie do końca jechał, on przyjechał chyba 8 sekund przede mną, także bardzo mocny zawodnik. Tempo takie miał mniej więcej 300-310 W, nie? Coś takiego tutaj jechał, bardzo mocny. Także nic mu się też nie stało. Zaraz się ścieżka rozszerza, staramy się jak najwięcej pozycji jakby zająć do przodu, żeby jakby tych zawodników, którzy są słabsi, musimy minąć, bo to właśnie to powoduje takie sytuacje, gdzie no, sytuacje niebezpieczne, tak, no bo on stara się pozycję zająć lepszą, ja też się starałem lepszą pozycję zająć, no, ale nie możemy, następuje taka frustracja i się jakby na siłę się próbuje te elementy wymuszać i to powoduje te wypadki, nie? Także tak to wyglądało. Czyli początek był bardzo ciasno, bardzo szybko w miarę tutaj było, no i duża strata była czasowa. Po tym wypadku na pierwszym mierzeniu czasu strata do czołówki 45 sekund, co nie?
Także i dużo, i mało, nie? No ale teraz jak tam się odkleili, no to ciężko jest ich dogonić, nie? No i teraz widzicie, staram się jak najszybciej tutaj mijać tych zawodników. Tu tamten zawodnik też dobrze zdaje sobie sprawę z tego, trzeba szybko mijać. No widzicie, to jest chwilowy odcinek i znowu wpadamy w jakieś takie grubsze rzeczy. Tu był taki zjeździk, mówiłem na nim objeździe, był taki grząski piach. Tak, ale tu widzę, że w miarę tutaj, jak z tego co na kamerze, to w miarę to dobrze wyjechaliśmy wszyscy. Nikt się tutaj nie wywalił, nie słyszałem, że ktoś tu się wywalił, ale no tu można było srogą glebę wyciąć. No i zaraz za tym zakrętem był niespodziewany taki podjazd pod górkę, tak. No i tu myślę, że nie jedna osoba tutaj źle biegi dobrała i nagle stanęła i to tutaj powodowało, że miałeś straty gdzieś z 15 do 20 sekund, no bo jak spadniesz z rowera na górce na zniesieniu, no to musisz zmienić ten bieg ręcznie, korbą przekręcić. I żeby w ogóle skoczyć na teren. Widzicie, tutaj źle dobrał przełożenie pan. No i tak to się kończy właśnie, tak, że jest duża strata i nagle trzeba się wcisnąć z powrotem w peleton, do góry jeszcze, zobaczcie, tu jeszcze spokojnie z 10 metrów trzeba było podbiec. No rzeźnia, nie? To są duże straty na tym temacie. To jest trzeci kilometr, także staramy się tutaj jak najwięcej miejsca, więcej pozycji zrobić. No i dojeżdżamy do momentu, w którym tak już jest taka stawka trochę mocniejszych zawodników. Tutaj widzicie ten pan w białej koszulce, to jest takie, ja go często obserwuję na mini, on jedzie mini, taki top 10 zawodnik, co nie? No i stwierdziłem, no, że skoro już tak nas trochę tam pospowalniali, no to on dosyć tak solidnie ciśnie zawsze tą korbą, tak nie odpuszcza dosyć, dobrze technicznie też jeździ. To wie, dobra, przykleję się do gościa i będę jechał to pierwsze okrążenie z nim, a później resztę na drugim okrążeniu solo pojadę, jak tam będę się czuł w miarę, co nie? Także taki był plan, dojechać pierwsze okrążenie z tymi gośćmi, tutaj jest top 10 mini i resztę będę sam cisnął, co nie? No widzicie, tutaj taki element był bardziej lekko techniczny, taki bardziej flow, to się chyba nazywało odcinek manewry, dużo takich wystających korzeni, ale organizator ładniej sprayem tutaj ogarnął, pogoda bo dosyć dopisała, więc wszczepność była. No był ten taki sypki piach, ale dosyć dobra ta przyczepność była, nie? No na pewno byłoby tutaj dużo gorzej, jakby popadało i byłaby, no moim zdaniem, byłaby rzeźnia na tych odcinkach, no bo ta trasa, ona jest tak zbudowana, to jest jakiś taki popularny odcinek, że wyglądało tak, jakby ona za każdym razem chciała się ciebie pozbyć. Dużo takich zakrętów po 170 stopni wyrzucających, to samo na tych dołach, Adama później pokażę wam, był taki moment, że w którym na samo drzewo cię pakuje ta trasa, co nie? No tutaj odcinek trochę, zobaczcie, trochę zwaliłem. Wziąłem ten bidon, napiłem się i zrobili mi taki dystans trochę na tym odcinku tutaj szosowym, na tej kostce. I musiałem dospawać ich na szybko, żeby jakby oni mi dropa nie strzelili, bo mogliby mi uciec taką grupą i aż bym później miał dętkę, co nie? A tak dojeżdżam, jestem w drafcie, ale stwierdzam, no zaraz jest ten zakręt w lewo, gdzie ja miałem teoretycznie mocno doładować pod tą górkę, więc muszę ich wyprzedzić tutaj. Wyprzedzam, ile się zawodników da, tu ich ostrzegam. Ostrzegam właśnie, że z prawej jadę, wymijam jak najwięcej i widzicie, jestem drugi praktycznie po tym odcinku szosowym tutaj, w tej grupie oczywiście, co nie? No i ostro doładowuję tutaj pod tą górkę. Wiem, że ona jest króciutka, zaraz będzie długi odcinek, widzicie na mapie, długa, prosta, będzie cały czas w dół. I trzymać tam będę wysoką prędkość. I tam na zakręcie na tym taki będzie domek i będzie bufet i za tym bufetem dopiero będziemy mocniej cisnąć do góry. Tutaj był taki problem na tej ścieżce, że były dwie. Z lewej strony był taki ubita szlaka, a z prawej strony był taki piach. I ja jadąc po tym piachu zauważyłem, że jednak to po podłoże ma, jest duża różnica w tym podłożu. Ci co jadą po lewej mieli trochę lepiej, ta szlaka była taka ubita, jakby no lepiej się rower po tym toczył, więc stwierdziłem, że no jednak tutaj to trzeba, to było tą lewą jechać, co nie? Ale dłuższy czas jechałem po tym piachu. Także to trochę się bardziej zmęczyłem, także musicie zwracać na to uwagę. Bufet, idealne miejsce na bufet. Tutaj organizator, przepiękna sprawa, tak? Ludzie tutaj zwalniają, biorą wodę, jakby nie jeszcze jest możliwość kolizji z kimś, bo jest prędkość mała, co nie? Bardzo dobre miejsce na bufet. No i tutaj startujemy do góry jechać. Tutaj taki odcinek na zewnątrz, tutaj zazwyczaj jest tak, że wiatr jak wieje, w większości przypadków, tak? Będziecie spowalniał i staramy się jakby trzymać ten drafting za kimś. Trochę tak brakło skupienia i ci ludzie tak nagle patrzę i nagle 30 metrów separacji. Sobie myślę, o nie, no to trzeba ich tutaj gonić ostro i dospawać, bo jak mi uciekną, to znowu mycie mentalnie, też moralnie siadasz. Ten zawodnik tam widzicie w białym dalej ucieka, dosyć mocny.
staram się dospawać ich tutaj i o ile się da. No i tak się stało, że ich tam dojeżdżam do nich. No i tak żeśmy się wymieniali. Raz trochę ja prowadziłem ten wyścig tutaj, przynajmniej w tej grupie. No i też żeśmy się powymieniali aż do odcinka takiego szosowego. Zaraz o nim opowiem. Generalnie tu już jest taka ekipa dosyć doświadczonych ludzi, bezpiecznie się jedzie, przyjemnie. Ja tutaj wykonałem taki dosyć dobry test, ponieważ często miałem tak, że jechałem te zawody i jakby ciągle, bo już na tym odcinku byłem dosyć tak mocno zmęczony i stwierdziłem, że jakby jeżdżę za niską kadencją, więc to był ten test wysokiej kadencji. Praktycznie ciągle starałem się 90 do 100 mieć tą kadencję, co nie? No i tutaj przykład już, co daje objazd trasy, co nie? Ja dokładnie wiedziałem, że tu jest taka długa, prosta, zakończona takim zakrętem 170 stopni, który cię wyrzuca z trasy, co nie? No i tutaj mówię, 170 niedługo, co nie? Że zaraz będzie ten zakręt wyrzucający. Tutaj stał taki młody zawodnik, który wskazywał trasę, pewnie organizator, jak zapewnia na tych takich kluczowych momentach ludzi, którzy pokazują, w którą stronę jechać. No i bardzo fajnie, że ta osoba wyszła trochę z przodu pokazać, patrzcie, tu jest ten zakręt, wyszła ta osoba z przodu pokazać, że jest ten zakręt. Ale to nic nie dało za bardzo. Tutaj widzicie? Mówiłem, dokładnie. Mówiłem o tym na objeździe, że tutaj będzie wyrzut. I tak go mało wyrzuciło moim zdaniem, ale żeby on teraz zmienił biegi, bo jechał przecież szybko, jechał na wysokim biegu, no to będzie duża strata, tak musi zejść z roweru, nie? Tu jest ten odcinek, o którym mówiłem, że tak na drzewo wyrzucał. Wjeżdżało się w te doły, widzicie? I tam kolesia wywaliło, ledwo wyszedł z tego, tutaj z tej grupy Sulechów, zawodnik. Tak? No i wjeżdżamy tutaj na te doły Adama, mówiłem też o nich. Na dołach Adama było najważniejsze przerzucanie biegów bardzo szybko. Raz na bardzo niski, raz na bardzo wysoki bieg, żeby wykorzystać ten moment, w którym jakby zjeżdżamy i wjeżdżamy w te doły, co nie? Te doły się tak coraz bardziej rozszerzały, coraz dłuższe były te podjeździki tutaj. No takie dosyć wymagające były, sucho było, także nie było problemu z podjeżdżaniem, tam miejscami były korzenie, ale generalnie ja tu sobie dobrze poradziłem, wysoka kadencja, zmieniałem te biegi, nawet no mogłem trochę lepiej, ale wyszło całkiem nieźle. Po zakończeniu tego odcinka dalej byłem dosyć świeży, nie upaliłem się, ale widać było po zawodnikach, że jak oni skończyli ten odcinek, to niektórzy po prostu koniec, dętka, padali, tak? A to było połowę trasy, 11 km. No, tych podjeździków tutaj było 11 z tego, co ja naliczyłem. Także dosyć sporo, taki odcinek interwałowy, tak byście dobry blok interwałowy zrobili, co nie? No niektórzy nie byli na to gotowi. Tutaj dużo osób się zakorkowywało tutaj. Jak się zakorkują, schodzisz z roweru, no to masakra, co nie? No to musisz wejść pod tą górkę, zawsze się gorzej wchodzi, więcej mięśni wykorzystujesz, więcej energii zużywasz wchodząc z rowerem niż podjeżdżając na rowerze, co nie? Także lepiej zawsze być na rowerze, nieważne co się stanie, jedziemy na tym rowerze. Najniższy bieg tutaj wrzucamy. Zobaczcie, na niskim biegu też dobre waty się kręci, tak? Także widzicie, tutaj już ten zawodnik dętka, totalnie. Wyjeżdżamy, mijamy, tak? Wyścig się kontynuuje. Tutaj biały zawodnik, też się widzę, że się nie zmęczył. Dobra forma, także dalej followujemy koło. Ja tu jadę te 300 watów, no to on troszkę więcej jedzie, co nie? Ale ta prędkość jeszcze nie jest zawrotna, ten drafting nie jest jakiś taki super, tak? Wymijamy się kilka razy. Później są takie odcinki, dosyć szeroko było, przejeżdżaliśmy koło S3 tam. Tutaj jest bardzo ładna sytuacja, bierzemy wodę, zobaczcie, wziął jeden zawodnik wodę, a jeden nie wziął. No i ten tam pije sobie tą wodę, co nie? Ja też tu sobie piję. I nagle zobaczcie, jakie ładne zachowanie. Dał tą wodę drugiemu zawodnikowi, żeby on też mógł się napić, schłodzić. Także bardzo fair zachowanie, goście się ścigają na mini, razem rywalizują, jest 6 do mety, tak? I tutaj się pojawia nasz czarny koń, który postanowił, że nas przewiezie przez cały odcinek szosowy. No to my od razu tutaj zapinamy ostro za nim, żeby się tutaj dokleić. No sytuacja idealna wręcz, wypisz, wymaluj, lepiej być nie mogło. Trochę mnie tutaj odklejają, ale staram się ich tutaj złapać, no i finalnie ich tutaj łapię, doklejamy się i jedziemy na tym gościu cały ten odcinek szosowy, aż do tego elementu z tą rurą, co nie? Pamiętacie, ta rura była odsunięta, tam organizator ją zakopał, to aż do tego momentu gościu nas przewiózł, co nie? No to elegancko, darmowe waty, co nie? Zobaczcie, jak pedałowali. No i tutaj już wiem, że zbliżamy się do tego odcinka, zaraz w lewo ta rura, w ogóle tutaj odpuszcza moc, nie? Tu nie ma sensu tutaj świrować za mocno,
tutaj się lekko przykorkuje. Zobaczcie, widzicie, tam już zawodnicy zakręcają w lewo. Organizator się super spisał, zakopał tą rurę, nie było żadnego mostka, także perfekto. My żeśmy tu nic nie uszkodzili, wszystko ładnie oznaczone. Brawa dla organizatora za tą akcję, tak? No i co? Jesteśmy 19 km, zaraz dwa ostre podjazdy, przejeżdżamy pod mostem S3. Bardzo fajna tutaj lokalizacja, przyjemna ta trasa, widzę, tutaj jest. Będą te dwa duże podjazdy. Na tych podjazdach, tak jak mówiłem też wcześniej, na pierwszym trzeba było się trochę pooszczędzać, żeby zaraz ten, który jest tam 30 metrów dalej, wyjechać też z taką samą formą, co nie? No tutaj wpadamy, widzicie, to jest ten zakręt, ja tutaj, znaczy ten podjazd, hajda się podejrzewa, nazywa ten odcinek, no to jedziemy tą hajdę numer jeden, co nie? Kadencja 100, tak? W miarę trzyma się, żeby nie tutaj na twardym biegu nie jechał, bo po prostu upalisz nogi na twardym biegu i na drugim podjeździe już nie będziesz miał chwili, żeby odpocząć, nie? No i będzie dętka z ciebie, co nie? Tutaj zawodnik jeszcze z Obudowa Team, chyba z nami się ścigał. Także tu ostro mnie minął, pada. Zobaczcie, zjazd i zaraz będzie z powrotem taka sama górka. Są nie 20 metrów dalej, zaraz po wyjeździe zjeżdżamy. Tutaj jest podjazd pod drugi, taki sam odcinek. Tam jest nachylenie, z tego co widziałem, 16-17%. To takie dosyć mocne to było, nie? No i tutaj zaczyna się trochę taka wymianka. Są zawodnicy, którzy no różnie podjeżdżają te podjazdy, no to trzeba ich minąć, co nie? No tutaj było miejsce, tu chłopaki już, wiadomo, 2 km do mety, no to już trzeba all out, nie? Tutaj trzeba już walić pod tą górkę mocno, później już jest tylko ostry zjazd, tak? No i ten zakręt 170 i koniec, zaraz meta, co nie? No ale tu widzicie, to już tak trochę żeśmy spuchli, tak? Pod koniec. No ale tu jeszcze trzeba się zebrać w sobie siły, nie odpoczywać tutaj, tylko od razu tutaj doładować na tym zjeździe. Zjeżdżamy na dół, mówiłem o tym na filmie, żeby tu nie pić bidonów, nic, tylko widzicie, rozpędzić się, lecimy dalej i zaraz będzie ten 170 zakręt. Czy tam dużo wywalało gości? Akurat tutaj jak przejechałem z nimi, to nikogo tak jakoś mocno nie wyrzuciło. Chyba się spodziewali też, spodziewali się tego zakrętu, może ktoś im powiedział, że na końcu właśnie taka sytuacja jest. Zobaczcie, wpadamy, tak, zjeżdżamy, jest dosyć mocno w dół. Szybko, szybko, ostrzegam tutaj właśnie, że jest ten zakręt, może ktoś usłyszał, może nie. No i wyjeżdżamy, 170 zakręt. Tutaj ktoś stał? Stał tutaj ktoś, tak? Haśmy. No nie jako tako. No i tu mówię, że 800 metrów do mety. 800 do mety! 800 metrów do mety, 3 zakręty! No właśnie, 3 zakręty, no to już wiadomo, to jest bardzo dobra informacja, 800 do mety. No i tutaj moim zdaniem tam już się ostro wyprzedzają, tak? I największy poszkodowany tych zawodów, moim zdaniem, jakiś pan jechał za mną i stwierdził, że spytał mnie tylko, czy na mega jadę. Ja mówię, że tak, no i on mnie tu wyprzedza i moim zdaniem myślał, że ja po prostu ja go dowiozę do tych ludzi i próbował jakby trzymać się mojego koła. I moim zdaniem jakby tego nie zrobił, to by wyszedł lepszy wynik i jeszcze by tych tam pomarańczowych z Obudowa Team tutaj dopadł. Także nagrało się jedno okrążenie, moje GoPro ma problem teraz, żeby nagrać więcej, bo mój powerbank jakby już nie przyjmuje to GoPro, tego powerbanku. Miasteczko zawodów, bardzo super. Bardzo byłem zaskoczony, piwerko i super drożdżówka na zawodach. No taka świeżynka była, no przyjemność było to zjeść po prostu po tych zawodach. Miejscówka bardzo fajna, było miejsce, gdzie usiąść, można było grilla strzelić. No organizator wie po prostu, gdzie te zawody organizować. Przyjemność brania udziału w tych zawodach, tak? Jedyna smutna wiadomość jest taka, że następne zawody dopiero są pod koniec sierpnia i musimy czekać, jest przerwa wakacyjna. Także następne zawody są w Trzebani. Zobaczcie, strefa dla dzieci, tutaj każdy miał swój challenge, dzieci też miały swój challenge, mogli tutaj zobaczyć jakie zawody, tak? Także widzicie, miejsce na grilla, także następne zawody w Trzebani, spróbuję nakręcić wam trasę, żebyście też wiedzieli co jest 5 tam na miejscu i najciekawsze odcinki pokażemy, tak? Przechodząc teraz powoli do co się działo jakby z pomiarem do sekcji statystyk, można zobaczyć, że tak, jechaliśmy 48 km, dwa okrążenia. Widać, że to pierwsze okrążenie dosyć mocniej pojechałem niż to drugie. Niewiele, ale czułem się dużo lepiej na tych zawodach. Na tych zawodach mogłem cały czas generować moc. Jedyne, co mnie tutaj powstrzymało, to jakby taka mentalność, że jak będę jechał mocno, no to się upalę na tyle, że po prostu nie będę mógł kończyć wyścigu.
Kilka razy tak miałem, albo po prostu puchłem w trakcie wyścigu, więc... Ale tutaj zwiększyłem tą kadencję. Widzicie, mam teraz 88 z całych 2 godzin. Bardzo dobry wynik. I dużo lżej mi się jechało. I na końcu zawodów praktycznie przyjechałem i mnie... No nie miałem upalonych nóg. Nic mnie nie bolało i tak stwierdziłem, że za lekko to pojechałem. 290 watów to jest normalized power. Trasa była dobra do generowania watów moim zdaniem. Także mało było takich odcinków. No tam ta droga szosowa tutaj, gdzie to jest... Taki był zjazd, tak? No tutaj to trochę ciężej jest z generacją tej mocy, no bo jedziesz wodą, tak? No ale później już było w miarę okej, można było tutaj cisnąć. No ale człowiek się jak zwykle taką rezerwę trochę ma, no i niepotrzebnie to jest takie... Tak, że moje FTP trochę spadło, 346 obecnie. Wydaje mi się, że trochę słabo to było wyjechane, ale całe zawody, 7. miejsce mega. Czy dobrze, czy źle? 3 minuty straty do najlepszych, no. Po pierwszym okrążeniu 1,5 minuty straty, tak? Czyli tu to jest mniej więcej gdzieś pierwsze okrążenie się kończy. 1,5 minuta straty do lidera, tak? No to jest dużo. I na drugim okrążeniu włożyli mi 2 minuty jeszcze, tak? Żeby nie to, że tam trzymałem tą miarę poziom, czyli dużo słabiej pojechałem, o 2 minuty słabiej pojechałem to drugie okrążenie, choć nikt mnie nie blokował, co nie? Także tutaj było już, to był mój mentalny problem, że po prostu nie wciskałem za mocno tych pedałów jak trzeba. Niby wydaje ci się, że szybciej jedziesz, ale tak nie było. Także jakie z tego wnioski? Wnioski były takie, że zmieniłem kadencję na wysoką. Tak? No i jakby mnie tam nie zakorkowali na początku, tej gleby by nie było, no to czas by był trochę lepszy. Ja jestem generalnie zadowolony. 7. miejsce to jest, nie ma się czego wstydzić moim zdaniem. Także następne zawody prawdopodobnie w Trzebani, tak? Będziemy jechać. Trochę jest teraz przerwy. Można zrobić dobry blok interwałowy przed tymi zawodami, jakiegoś short power bulda, same VO2 nastrzelać i jedziemy formą cały wrzesień, co tydzień, pach, 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 mamy zawody, padamy tam na pełnym gazie, tak, i kończymy w październiku w Olsztynie imprezę całego cyklu. No i co, zaczyna się jakby nowy cykl wtedy, tak, treningowy. Także widzimy się w Trzebani, cześć!